miny nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Siemaneczko. Myślałem, że rozpocznę odcinek jak dojadę do Kejry. Jednakże natrafiłem na mały oddział bandytów. Chyba spadł, co? Skunia. Zapraszam. Aj, trafił mnie. Dobra, gość załatwiony. Jak wiecie, zawsze warto. Nie będą się tu bandyci ponoszyć. No, schowaj. Nie ma sensu. Jak widzicie, w tle jest kasztel. Czyli mniej więcej w połowie drogi jesteśmy do Kejry. Nie wiem, czy tym lasem jadąc to był najlepszy pomysł. Wszystkie odgłosy łamanych gałęzi nie brzmią. Wolni. A to jest to, co mi poprawiliśmy, dobra? Dalej. Ruszę. Źle pojechałem. Dalej, Podk, dalej, jak leje. Tutaj chyba do Kejry. Ze skóry cię obetrzemy. Zapraszam. Kogo wy macie niby? Ze skóry cię obaczymy. Nie sięgłem. Nie dosięgłem. Oj. No kurwa. Zapraszam. Nie złapałem cię. Ale teraz idealnie w punkt.
obstawiam, że na pewno gdzieś to pognamy, jak nasze obciążenie już prawie pełni. Trzeba będzie na pewno niedługo jakiegoś kupca poszukać. W sumie u Keiry możemy coś pohandlować. No to masz przyjebane! Żebyś ty nie miał czasem. Nie tak. Spadł się z konia. Szkoda, żeby ktoś, będąc na koniu cię dosięgnął. Dobra. Może teraz bezpiecznie dojedziemy do czarodziejki. Na pewno by się przydało. Co mu były te szczury? Przeklęte szkodniki. Lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miazgę albo wytruć. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie koty z gardła wyłuskane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. Aha, czyli tu nie sprzedamy takich rzeczy. O, zobaczcie, ile to jest. Pomijam te tutaj wszystkie te schematy, tak? Dobra, nie masz nic ciekawego. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Oho, propsujemy. Popytajmy. Możnowładca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wieśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejsca. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czy
Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Dobra, pomożemy. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie popłyniesz z nami? Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie? Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Grubo. Dobra, ruszamy. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem powiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Wow. Słyszeć podziękowania od czarownicy. To tylko tyle? To był cały quest? Są główne? Mysia wieża. Dalej! Nie jest jakoś turbo daleko do... Do kłomnicy. Mamy łódkę. Żeby tylko nie rozwalić. Dobra, jakoś poszło. I nawet w miarę sprawnie idzie. W sumie też mogliśmy złom sprzedać za nim. Też chyba na kłomnicy jest drogowskaz. Tu nie ma drogowskazu na kłomnicy. No dobra, trudno. Ile mamy obciążenia? 51 na 60. Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Ojej. Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie.
to dopływamy do... tej wyspy. Sporo zgnilców tam lata. Może by było nie uszkodzić naszego okrętu. Geralt! Jesteś już na wyspie? Xenobros działa? Halo! Słyszysz mnie? Co? Trzymają. Co? Są jakieś zapóźnienia? Musisz być bardzo ostrożny. Świetnie. To jest zaraz powinien wybuchać. Głowy. Dobra, proponuję medytację. Tak, serio? Odskocz. Ona nie, nie miło. Dobra. Z głowy. Ruszajmy. Wejdziesz, nie wejdziesz? Sprawdźmy. Tylko mamy ciasno. Tak jak mówiłem, z ekwipunkiem. Składniki alchemiczne nie ważą jakoś turbo dużo, więc możemy je zbierać. Brzemy? Możemy. Szczególe. Ucieramy na miejsce. Świetnie. Zauważyliście, że na wyższym levelu te potwory zmieniają wygląd? No zobaczcie, tam jest 7 levelu i on wygląda inaczej niż z 9. Więcej was nie było.
jest znak. Dobrze, dobrze mówię, że jest. Hu, świetnie. Gdzieś był kowal, tu w Podgajach. Na pewno w Podgajach? Tu był kowal. Sprzedamy mu tu całe barachło. Nie mogę z tym barachłem leść. Tu. Nie tu. Tu jest jakiś kupiec. Tam jest kowal. O, kowalu. Kowalu. Może przestanie padać? Gdzie kowal? To poczekamy do następnego dnia. Mi to nie robi różnicy. A może nie będzie padać? No. Pokaż mi swoje towary. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Ładny miecz. Srebrny. Tak, ja bym je chciał tutaj posprzedawać. Ciebie też, ciebie też. Idziemy dalej. Pyk. Kowalu. To mu posprzedawaliśmy. Plus 65 to nie jest tak aż dużo. Ja bym to wziął. Teraz mogę mu posprzedawać dalej. Może być. Wiosło, nie. Naprawmy to wszystko. Możesz mi wyciągnąć. Świetnie. O to chodziło. Bywaj. Ja sobie zamontuję od razu. No. Okej. Okay. No i teraz możemy wracać na tą wyspę. Gdzie ty jesteś, wyspo? Tu jesteś. Kłomnica. Zapraszam. Ponownie. Co to? Wow! O ty! Ruszamy. Roi się tu od szczurów. Żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Geralt, przestań!
nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Dobrze wiemy. Kaganka od Keiry. Użyjmy. Czego muszę wybrać? Tam. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tata. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Okej. Zadajmy od samych piwnic. Wow. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają. Jeszcze raz. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się. Szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Dobra, widzimy, są trochę szczurów. Przejdźmy dalej. Stawiam, że tu trochę się obłowię. Dobra, na górę. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie służ mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie! Chłopi wdarli się do wieży! Poznajemy kolejne etapy historii. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Legenda nie do końca pokrywa się z prawdą. Tutaj coś jest. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. Aż dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Ten chłopak zginął. Coś tu się odbywa. Nie będę gasił. Zobaczcie ile dobra. Będzie trzeba później jakieś zbroje robić czy coś, to
będzie na czym. Sprawdzamy dalej. Wszystko tutaj spada. Czekajcie, może no, nie widzę tutaj nic, gdzie mógłbym użyć tego kaganka. Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Coś się przemieszcza. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Elegancko. Wygląda na laboratorium i to nieźle wyposażone. Zobaczymy. Możecie sobie przeczytać. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Co się wydarzyło? Powiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to za eliksir? Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie,
Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Ja pierdzielę. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, coś ona kręci. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Powiedz. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Właśnie. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Rozumiecie, że ona coś wkręca. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Nie ufam ci. Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie... O co ci chodzi? Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Tu nie ma żadnego potwora! W
Wydaje mi się, że kłamiesz, tylko dlaczego? Chcesz chronić tego potwora, czy może... Nie chcę tego słuchać! Przykro mi, ale nie spełnię twojej prośby. Wynoszenie czegokolwiek z przeklętej wyspy jest zbyt niebezpieczne. W szczególności wynoszenie ludzkich szczątków. Słyszałam, że wiedźmini są bez serca. Teraz będzie na emocjach naszych grać. A może chociaż sprowadzisz Grahama tutaj? Tak bardzo chciałabym się z nim pożegnać. Anabel, posłuchaj. Nie, ty od początku nie chciałeś mi pomóc. A ja się łudziłam, że nareszcie ktoś się nade mną zlituje. Wow. Szczury mnie atakują. Zaraza, muszę je dopaść. Poszło na dół. Jeszcze niżej? Gdzie to są schody? Do piwnicy chyba, tak? Jezus, pogubiłem się. Czekajcie. Nie to. Od razu lepiej. No tak, to są drzwi. Jest. Czy ona jest od klątw? Co to było? Brzmiało, jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak odczynić klątwę, zanim rzuciłeś się na nią w miecze? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go. Mieszka w Rudniku nad brzegiem jeziora Morzycko. To od razu. Czuję, że jesteśmy blisko celu. Spoko. Fajnie, że tak czujesz. Ale my zakończymy w tym momencie. I po Grahama wybierzemy się w następnym odcinku. Jak tylko w jakiś sposób się stąd wydostanę. A, tutaj. Dobra, ja podskoczę już pod samą tą wioskę. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i następnego. Hej! Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca.